Cześć, siemano, z tej strony Raszek i witam was w kolejnym odcinku z gry Project Zomboid. W szóstym dniu, szósty odcinek. Udało nam się mniej więcej zlokalizować miejsce, gdzie będziemy mieli bazę. Tylko musimy jeszcze ją ufortyfikować, musimy znaleźć zapasy żywności, bo ich mamy bardzo mało. No i musimy ogarnąć też stolarstwo, jakieś książki stolarstwo i tak dalej, bo musimy mieć minimum czwarty level, żeby faktycznie coś tutaj porządnego zrobić. Jeśli chodzi o wodę i tak dalej, bo na razie z wodą jesteśmy ok, bo mamy zbiornik, który jest napełniony, ale no z czasem to będzie potrzebne, więc musimy ogarnąć. Zjadłem coś i możemy zobaczyć, gdzie chcemy się ruszać, bo przydałoby się gdzieś pojechać. Jak jest z wagą? 102 kg spada nam z git. Musimy mieć mniej więcej wagę 80 kg, wtedy te overweight przestanie być takie uciążliwe, bo teraz jesteśmy otyli ogólnie. Teraz jest otyłość właśnie i ta otyłość niestety, ale no, no te rolatki czekoladowe nie pomogły na pewno, ale byłoby spoko. Fajnie jakbyśmy bieżnie znaleźli w przyszłości i tak dalej, byśmy mogli trenować. Mam modyfikację, która pozwala używać bieżnie normalnie i trenować bieganie i tak dalej, więc jest jak jest, mam trochę tych modów zainstalowanych. Dobra, moi mili, gdzie my chcemy iść? Szkoda, że większych tych nie można robić. Szkoda, że większych nie można robić. Ja tak zaznaczę kikoma, żeby było widać. O. Teraz będę wiedział mniej więcej. Będę wiedział. Miałem modyfikację, która pozwalała ogólnie zwiększać. Ale nie wiem. To jest ciekawe, że gumką możemy ogólnie ten ogarnąć te rzeczy. Dobra, no nic, najwyżej pojedziemy w te rejony. Dobra, wiemy gdzie chcemy jechać, więc Glock tutaj ten, nóżyk, plecak, łąpiła. A tu jest przeładowany w ogóle? Nie jest. Dobra. Możemy jechać. Możemy jechać, zobaczymy jak się powiedzie to. Fajnie by było paliwko też ogarnąć. No ale zobaczymy. Więc tak o, wyjeżdżamy stąd i jedziemy mniej więcej tu. Dobra, ogólnie spróbujmy uderzyć w to miejsce. Zobaczmy co tu, kurczę, tutaj tych zombiaków jest bardzo dużo. I to mnie właśnie martwi. Ale to miejsce może być fajną kopalnią itemów. Najwyżej wyczyścimy te zombiaki, spróbujemy. Nie będę wyłączał silnika, żeby szybko uciec najwyżej. Dobra, jeden out. Drugi out. Idą kolejne. Prawie mnie ugryzł, ale to już czasem ciężko wymierzyć jest. Kolejny. Idą kolejne. Kolejny out. Na razie wszystkie? Wydaje się, że wszystkie na razie. Dobra. Jak to wyczyścimy, będziemy mogli fajnie sobie polutować. W dzisiejszym dniu ogólnie to zrobimy. Bo mówię, to mogą być fajne itemy. Wyłączmy silnik, żeby nie ściągał więcej zombiaków. One mnie nie zobaczyły. Więc git. Zobaczmy co tu jest ogólnie. To są jakieś takie kontenery chyba.
Tak, to są jakieś kontenery. W ogóle jak z maczetami stoimy? Umiejętności. Długie ostrze, no levelujemy. Będzie zamknięte pewnie. Możemy spróbować otworzyć oczywiście. Ale to zaraz. Pozamykane. No tu ogólnie materiały budowlane mogą być, może ich mnóstwa nawet być, bym powiedział. Trzy zębiaki są na dole. Oczywiście w środku też mogą być. Zamykane. Plus tu mogą być deski w ogromnych ilościach również, bo no, jak to jest faktycznie jakiś tam wycinka. Kurczę, pozamykane wszystko jest. Więc mi nic nie pozostaje, jak tylko faktycznie siłą to otworzyć. No, za drugim. Nice. I tu mamy beczki z paliwem prawdopodobnie. Tak jest, beczki z paliwem. Nice. Oczywiście ma modyfikację, która pozwala na przykład ładować do takich właśnie beczek paliwo i tak dalej. Ponieważ paliwo z czasem się też psuje. Dobra, zobaczmy co tutaj mamy. Możemy się napić, żeby swojego nie wykorzystywać. Zobaczmy tutaj. O, ale będziemy mieć fajnego, dużego, dużo lutowania tutaj. Tutaj nic ciekawego. Miotła, wybielacz. A jeden wybielacz wezmę ze sobą. Nie, żeby go wypić i wiecie o co chodzi. Tylko żeby go sobie tam trzymać, no. Drut, opakowanie, deski. No i tu mamy opakowanie też nasion. Tu będziemy wracać, bo tutaj pewnie będzie sporo rzeczy fajnych. Albo nie będzie. Na pewno paliwo tu jest, paliwa jest dużo, więc to już jest plus. Więc będę mógł sobie palić tego, nie będę musiał na stację uciekać, żeby szukać paliwa. Tylko na razie to jest taka trochę bieda, szczerze, w tych skrzynkach. Latarka, śledź namiotu, farba, młotek, latarka, płachta. I co to wszystko by było? Opakowanie nasion. Z tymi opakowaniami nasion na razie nie zbieram. Albo w sumie wiecie co? Element. Mógłbym zbierać już. Później nie będę musiał tego robić. No na razie to w sumie to tak... Ogólnie jest spoko miejsce, bo możemy tu stolarstwo fajnie wyekspić. Możemy porozbierać te skrzynki, gdzie będę mógł sobie faktycznie wbijać expa. Tylko bardziej bym to zrobił, gdyby jakbym miał już mnożnik zwiększony. A na razie tego nie potrzebuję. Nasza baza też nie potrzebuje jakoś tam teraz instant jakby rzeczy, żeby upgrade'ować ją, ale no fajnie by było. Dratwy nie potrzebujemy, klej do drewna... Możemy wziąć. Możemy wziąć, aha. Nie jest aż tak konieczna, ale taśmy naprawcze nie musimy, bo mamy jej sporo. Sierp możemy wziąć. Pudełko gwoździ jak najbardziej możemy wziąć. Zaprawa tynkarska, łopata. Łopatę też możemy wziąć, jako przyrządy i tak dalej, nasze narzędzia. Konewkę też bierzemy do ogródka. Śrubokręt. Śrubokręt chyba miałem. Mam śrubokręt. Tyka. Worek ze żwirem. No, farby nie bierzemy. Dobra, moi mili. Zaznaczmy to miejsce tutaj. Czekajcie, bo ja sobie wyłączyłem. O. Ja nie mam emotki paliwa, nie? Dajmy słoneczko, że to jest zasilanie. Zasilanie w sensie paliwko. Dobra, uwaga, ile zombiaków na zewnątrz? Obstawiajcie. Dwa. Przyszły. Usłyszałem, muszę je rozwalić. Bo tu będę chciał autem podjechać, sobie potankować.
rękawiczki skórzane. Nie. I te trzy musimy też pozbyć się ich. Dole kolejne dwa. Dwa za jednym tym? Nice. Tam ich ile jest? Tam ich za dużo jest troszeczkę. Teraz pytanie, czy ja mogę? Nie mogę, ale i tak musimy... Tu jeszcze jest wejście. Dobra, zrobimy tak, ja podjadę sobie. Podjedziemy sobie autem. Najwyżej auto trochę skasuje. Też są zombiaki. Ile mam w plecaku miejsca? A w sumie nie muszę iść do tego. Dobra, skasujemy tego zombiaka. Leżysz. 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 Dobra. Kilka. Uuu, tu przyczepkę mamy ogólnie, moi mili. Zamknięte. Otwarte. No. Nóż do masła chłop miał. No tym nożem do masła to tak w sumie... Może byś coś zrobił, ale... Ojojoj, drewienko, bale drewna tu są. No tak. Ale tu będzie później przychodzone. Nawierć piły na deski. A przyczepka, tą przyczepkę jakbyśmy ogarnęli. Te bale drewna bym sobie zabrał. Kurczę, pozabierałbym te bale. Tu jeszcze mamy ten. Skrzyneczki. Musimy tego się pozbyć, bo mi szybę wybije i mi ściągnie resztę. O, już nieważne. Wszyscy? Zgaduję, że wszyscy, dobra. Możemy się napić. Szczoteczka do zębów. A właśnie szkoda, że nie można sobie zębów myć nawet. Jak już możemy wszystko, to... Zęby też można by było myć. Te skrzyneczki będziemy musieli załadować ogólnie, które są w magazynie i będziemy musieli... O, lodóweczka tu jest w ogóle. Lodóweczki hot dogi są. Zjedz sobie. Hot dog. Jeszcze jabłuszko możesz zjeść. Dobra, odpocznij sobie trochę. Odpocznijmy troszeczkę, bo nasza postać trochę się zdyszała. Dobra, odpoczęliśmy, możemy lecieć dalej. Worek na śmieci. O, nie no, zbieram worki na śmieci jeszcze. Bo to 4 na jedną skrzynkę idzie. Może pozbierać jeszcze. Zobaczmy, a miałem zobaczyć jak się wbija 27, zaraz drugi poziom długich ostrzy, ciche chodzenie jest, trochę się też wbija. Dobra. Nieźle, mogło być lepiej.
Dobra, co tutaj mamy w skrzyneczkach? Deski mamy. Deski, same deski. Ile tu desek będzie? Pudełko gwoździ. No te deski weźmiemy. Ja tą przyczepkę... A, filtr leje, dobra. Ja te... Ja ten... Jak on się nazywa? Tą przyczepkę będę musiał zaraz sprawdzić. Kask budowlany. Ale będzie mi gorąco w nim, ale dobra, włóż. Maseczka ochronna, na zewnątrz są zombiaki, ale to tam... Nie ma co się na razie przejmować nimi. Daj ten młotek. Może będziemy mieli coś jeszcze fajnego tutaj. Gun clean kit jak najbardziej, łopatka ogrodnicza jak najbardziej. Łopatka do odśnieżania, to tam ciul, klucz do rur mam. Do zimy jeszcze daleko nam. O Jezu, żeby do zimy jeszcze dożyć, to jeszcze kawał drogi przed nami. Więc akurat tym... O, aks 1-2, bierzemy. Spirnie bierzemy. W ogóle co ty robiła ta książeczka? Deska, spir... No tu jest trochę więcej rzeczy niż tam było, jeśli chodzi o takie różnorodność. No i dobra, no i tutaj worek oczywiście na śmieci bierzemy. I teraz tak, moi mili, wracamy się tu, idziemy tam, gdzie byliśmy, ten parking zobaczyć. I bym spróbował podjechać im, czy mogę przyholować w ogóle do swojego auta tą naczepkę. No nie żartuj, że tu tyle paliwa jest. Nie, to 18, 158 z 16. Tu też jest paliwko. Oj, oj, oj. Tu jest paliwko też. No i elegancko. Nie musimy na stację zajeżdżać. To paliwko nam starczy na jakiś czas. I to nawet na bardzo długi czas. Fajne są te szafki ogólnie. Te szafki też można by ogarnąć. I ogarnąć można by było w sumie ten, te beczki. Żeby tu paliwo później ogarniać. W nich. Coś pomyślimy. Fajne miejsce, nie ma może żarcie w nim, ale no mamy sporo fajnych rzeczy. Próbujemy tą naczepkę jeszcze ogarnąć, czy ja ją mogę przyczepić w ogóle do tego auta, jeśli tak, to genialnie. Już mi gorąco jest. Bez to nie używać. Za gorąco i zobaczmy, czy ja mogę faktycznie ją podczepić. No i elegancko. No i elegancko, tą tracę. 171 miejsca. Proszę państwa, tak to możemy grać. To jest auto w ogóle, bardzo świeże. Ale w sumie nic z nim nie ma. Kij baseballowy, no nie no, kij baseballowy nie. To jest kolejny budynek. Jezu, to jest ogromne w ogóle ten teren. To jest przeogromny, bym powiedział. Wiecie co? Pojedźmy tutaj na razie. Pojedziemy tutaj. Zobaczę, czy zombiaków nie ma. Ogarniemy sobie tutaj kilka rzeczy. Ja może też ten... spróbuję wbić sobie stolarstwo. Poniekąd.
I co? I zobaczymy, nie? Bale nie biorę, ale wezmę sobie ten. Ale wezmę sobie te skrzyneczki tam, poogarniam. Bym tutaj wjechał nawet, ale... Z tym wjechaniem będzie ciężko. Więc spróbujmy po prostu... miałem zobaczyć, czy mogę... I tak mi w sumie zombiaki już słyszą, więc co za różnica, to mogę tak iść. O, beczka. Tylko, że to paliwo jest w środku. Ale jakbym chciał podnieść, to ile mam szans? A, to się nie zepsuje w sumie. Weź jedną tylko. A na pakę tutaj załadujemy te deski wszystkie. Trochę długo to zajmuje i... Dobra, w sumie to i to możesz rzucić wszystko. Tylko to mi zostaw. A to resztę możesz na pakę wrzucić. To wszystko możesz rzucić. Może to tego nie, bo to chcę zabrać. Kurczę, ta przyczepka nam się trafiła zajebiście. To podkładamy i jeszcze sierp. Przyczepką będzie o wiele łatwiej. Czyli przyczepki wszędzie nie będziemy brali, bo będzie trochę tam problem z nią, ale... Ogarnijmy sobie tutaj paliwko, nalej benzyny. I sobie zatankujemy od razu. Tak. To ładujemy na pakę tutaj, będziemy mieć na zapas. I teraz tą beczkę z paliwem w sumie byśmy mogli jedną wziąć. Później w przyszłości możemy dwie wziąć. Będziemy to paliwo sobie tam trzymać. Weźmy. Jeszcze jakieś jest prawie puste? 48 to jest prawie puste. 418 tutaj. A to już następnym razem przyjedziemy najwyżej. Załadujmy na pakę tą beczkę. Git. O, coś jeszcze? Tak, te deski chciałem brać. Te deski bierzemy, ogarniamy. I ten, i możemy ogólnie wrócić sobie na chatę. Kurde, bym tutaj wjechał, tylko z tej strony musiałbym wjechać. Dobra, wiecie co? Spróbujmy z tamtej strony wjechać. Trochę jest bardziej risky. Ale zobaczymy, najwyżej wyczyścimy te zombiaki tam. I jutro tu wracamy oczywiście. Jutro tu wracamy i dalej eksplorujemy to miejsce, bo to miejsce jest genialne, jest olbrzymie. Dobra, trudno. Te auto i tak wymienimy w przyszłości. Bo za dużo ich jest, za dużo strat poniosę przy aucie. Ale naczepką. Za dużo ich jest. Musimy je wybić.
No niestety, musimy. Nasza postać trochę zmęczona już faktycznie. Więc może bym faktycznie wrócił jutro tutaj tego przyjechał. Jeszcze ten jeden chyba został, nie? Albo więcej. Chyba, że tutaj gdzieś może się przekimać. Ale zobaczymy, czy tu nie ma jakiegoś jeszcze żarcia. Tam tych durak może być. Długie ostrza plus jeden. No i elegancko. Zobaczmy, czy tam się przekimać nie możemy przypadkiem. Mówię, z paliwem tutaj nie ma problemu. Możemy szastać tym paliwskiem. Kurde, za dużo ich jest. A tutaj? Tutaj byliśmy? Nie, nie byliśmy w tym miejscu. Idą zombiaki. Kolejne. Trzy idą. Możemy zamknąć tu się. O, solar panel! Ojojoj, do paneli. Tylko, że panele to są przyszłościowo bardziej, myślimy. Tutaj byśmy mogli wjechać nawet ten. Moi mili, panele słoneczne. Do tego tam potrzeba bardzo ogarniętej elektroniki, ale jest możliwe stworzenie. Oczywiście na modyfikacji, bo na bazowej nie ma niestety. To jest trochę głupie, bo dlaczego? Znaczy w przyszłości pewnie dodadzą to, ale no chwilę obecną tutaj modyfikacja pozwala na zbudowanie paneli słonecznych. Nie, może siekiera była. No kurczę. Jedziemy. Wiedziałem, że tu będzie siekiera jakaś. Wiedziałem. Nie było możliwości, żeby jej tu nie było. Dobra, moi mili. Tutaj możemy coś zjeść, bo widzę, że chyba coś jest. Lodówka. Napój pomarańczowy. Chipsy są. No i elegancko, nie musimy wracać do domu. Przekimamy się gdzieś na górze. Trochę będzie niewygodnie, ale trudno, no. Takie życie, no. Banan, świeży grapefruit. Mamy jedzenie. Nie musimy wracać. Tylko, że ty mi zaraz... O, właśnie. Nie ryzykuję. On ma broń ogólnie też. Chyba sobie żartujesz. Tym alarmem. O kurde, skąd? Z dołu. Dobra. Wycofujemy się stąd. Okej, już widzę skąd. Okej. Zbyt zmęczeni jesteśmy na to. Ten alarm to niefortunnie akurat uruchomiły te zombiaki. Spadamy do auta. Tu drzwi rozwaliły ogólnie. Bramę. Spadamy. Za dużo tych zombiaków tu jest już. Ojojoj, nawet za dużo, zdecydowanie za dużo. Tutaj w sumie by się już broń palna przydała, żeby tak wyczyścić ich wszystkich. Albo lepsze skille i po prostu lepsza postać wymaksowana. Dobra, spadamy do bazy i jutro pomyślimy w sumie co dalej. Dobra, wróciliśmy do domu. Udało się.
No wyprawa bez jedzenia, oczywiście wróciliśmy z tym zerowym jedzeniem i tak dalej, ale... O, wróć się tutaj, dasz radę. I na jutro będzie gotowe auto. O, moi mili, to by było na tyle. Idę zjeść tylko jeszcze coś, nawet w sumie nie muszę jeść, jutro sobie zjem. Dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście i... Otwórz okno. Mogę w sumie. No, dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście i widzimy się w kolejnych odcinkach i jutro spróbujemy, znaczy w kolejnym odcinku spróbujemy ogarnąć mniej więcej co dalej. Kilka rzeczy przywieźliśmy, więc nie jest źle, nie była taka aż udana ta wyprawa, ale mniej więcej zwiad zrobiliśmy, więc w tym rejonu wiemy co jest i ogólnie siekierę zdobyliśmy, co jest bardzo dobrym też wynikiem. Uciekam, dzięki, że byliście, widzimy się w kolejnych odcinkach. Hej, trzymajcie się.